profesor Włodzimierz Gogołek, ekspert naukowego Kolegium Ekspertów do spraw rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w zakresie technologii informacyjnych mediów i kieruje specjalizacją dziennikarstwo online. Nim przystąpię do opowiadania o rafinacji, to chciałbym wrócić do pierwszego slajdu, nie będę tego przewijał, ale tam była figura ponoć najpiękniejszej kobiety w historii ludzi, Wenus z Milo, tak? Tak troszeczkę zniekształcona, to znaczy uszkodzona ta rzeźba. I piękna kobieta. No i spytano twórcę tej rzeźby, jak pan zrobił takie dzieło? Mistrzu. Prosto. Wziąłem kamień, duto, wyrzuciłem rzeczy niepotrzebne i zostało. Trzeba wiedzieć, co wyrzucić, żeby to zostało. Teraz w przerwie rozmawialiśmy na temat identyfikacji tych problemów, boty, dobre opinie tendencyjne i tak dalej, szukanie fraudów i tak dalej. To wszystko jest do zrobienia, tylko to jest właśnie umiejętna idea. Narzędzia są, komputery, programy, tylko jest kwestia wymyśleć, jak to zrobić, żeby znaleźć fraudy, jak to zrobić, żeby wyszukać z prawdopodobieństwem, 100% się nigdy nie uda, boty wyeliminować. Jak boty? No, ja mogę dać przykład, prawda, botów, eliminacji tekstów, które dają się zidentyfikować. Jak? Wydawałoby się sprawa beznadziejna, prawda? Ja pokrótce to powiem, ale to akurat pasuje do tej idei, o której powiedziałem, żeby wiedzieć, którą część tego kamienia wyrzucić, żeby została ta rzeźba. To a propos botów, o których rozmawialiśmy przed chwileczką. Jest coś takiego jak stylistyczne linie papilarne. Gdzie stylistyczne linie papilarne to było, przykładem takim bardzo wyraźnym był Dickens i Carroll, tak? Dickens i Carroll. Oni w tym samym czasie tworzyli. Pamięta pan Carola? Carola Dickensa. Nie, nie, Carol. Proszę? No, no. No w każdym razie Alicja w Krainie Czarów i Dickens. Oni tworzyli w tym samym czasie i były utwory, nie wiadomo kto napisał. Jak zidentyfikować, kto co napisał? Ta nauka ma bardzo dalej. Ja pokrótce tylko powiem. Policzono, Dickens napisał, powiedzmy, tytuł Dickensa czegoś? Opowieść wigilijna. Policzono wszystkie pary liter, jakie były w opowieści wigilijnej. Wszystkie. AA, AB, AC. BA, BB, BC. Wszystkie. Komputer, minuta. Kiedyś na piechotę to robiono. I wziąłem to Karola, tego, Alicję. Alicję, też wszystkie pary policzono. Każda charakterystyka tych par liter jest zupełnie inna. Do trzech miejsc, tysiąc razy się różni. Mogę to przekazać, jak będzie potrzeba, to podam źródła. I to jest identyfikacja stylu pisarskiego. I później bierzemy utwór, który nie wiadomo, kto napisał. Liczymy pary liter, pasuje do Dickensa. Nie byłoby problemu teraz z księgą ta pana Tadeusza, którą? 13. Pani nie wie, o czym mówię. Ja to pokolenie. A zatem pani też wie, o czym mówimy? 13 księgi. Tak. I wtedy wiemy, czy to Fredera pisał w końcu, czy nie, czy sam Mickiewicz rzeczywiście. To raczej jest wątpliwe. Czyli do czego zmierzam? Jeżeli znajdę narzędzie określające z pewnym prawdopodobieństwem styl pisarstwa tego bociarza umownego, nie ma problemu. Z pewnym prawdopodobieństwem, nie wszystko. Pokazuję tylko ścieżkę, bo oczywiście poza parami parę innych jest narzędzi, które się stosuje do określania tego, na przykład mglistość tekstu. Jest takie narzędzie określające mglistość tekstu i ona jest różna dla różnych ludzi. No ale to pokazuje w ten sposób, że jest ważna sprawa idei.
sposobu. A to jest w waszych rękach, państwo. Do 26 roku życia można coś porządnego wymyśleć. 27 w porywach. I w naukach technicznych. Później to już jest cieniutko z tym. Ale można z innych pomysłów, innych osób korzystać. Zauważcie, że cała wierchuszka tych naszych woźniaków i innych Nergo, to oczywiście poniżej 26 roku życia, łącznie z panem Einsteinem. Po 26 roku życia nic nie zrobił. Nic zrobił, ale najważniejsze rzeczy były wcześniej. Czyli idea, sposób. I to jest najważniejsze, bo narzędzia mamy. Skapitalizować je. Rafinacja. Początek rafinacji. To teraz, ja to na kilku przykładach będę państwu starał się opowiedzieć i tutaj jest wyraźnie napisane. Początek zjawiska społecznego, biznes, polityka, medycyna. Pierwszym krokiem, to w ogóle w tych wszystkich zagadnieniach to można, tematach tego poszukiwać, we wszystkich tych przypadkach mamy określenie słupa. Fatalne słowo, ale takie, wprowadziliśmy i funkcjonuje. Gdzie słupem jest co? Badane zjawisko, na przykład zdrowie. Taka jedna z moich magistrantek pisała pracę właśnie, korzystając z tych narzędzi na temat zdrowia, gdzie zdrowie zrobiliśmy słupem. I roboty poszły w świat, zebrały wszystkie informacje z określonych źródeł dotyczące zdrowia i obok zdrowia występowały presentymenty. Czyli obok słowa zdrowie występowało jedno słowo, drugie, trzecie, piąte, około 12 tysięcy słów, bo tyle mniej więcej ludzie używają, prawda? No powiedzmy 10 tysięcy słów. I teraz te słowa, które najczęściej występowały wokół zdrowia, bo ona robiła zdrowie, choroba i leczenie. Te trzy, to były trzy słupy. Wytłumaczyłem chyba, prawda? Słupa. I teraz tam jest, jakie słowa występowały. I zrobiła tabelkę, policzyła to. Ja niestety nie mam tych wyników tutaj, ale gdzieś są opublikowane chyba. I wyszło jej, że tam jest kwestia zarabiania pieniędzy, palenia papierosów, nerwy, praca i tak dalej. I porównała wyniki z WHO, które bierze miliony dolarów na swoje badania. Zrobiła to samo za darmo. Te same wyniki uzyskała. A skąd? Analizując informacje z sieci, które roboty ściągnęły, słup było zdrowie, to były trzy słupy. Czyli mamy, jest kwestia określenia sentymentów. Gdzie sentyment? Dobre, złe. Tylko oczywiście o tych sentymentach dużo więcej mówię, to nie jest takie prosta sprawa. No i później jest interpretacja wyników. Słup to jest właśnie to, co powiedziałem przed chwileczką. Różne słupy mieliśmy. I partie polityczne, i medycyna, i biznes. O to będę o biznesie dużo mówił. KGHM, LOTOS. Przewidywanie, predykcja, przewidywanie notowań giełdowych. Zaraz to pokażę. Frekwencje liczymy, czyli frekwencje wokół słowa słupa. Na czerwono to jest słowo słup, a obok słupa występują inne słowa. I te słowa pokazują pewien rodzaj emocji o słowie, które badamy, o słupie. Jeżeli będzie wokół tego słowa dobry, bardzo dobry, a wokół tutaj będzie zły, fatalny, to widać, że jest taki akcent emocjonalny, pozytywny do pierwszego słowa, a w drugim do drugiego. Proste. Czyli mamy słowa, no i oczywiście tu jest dyskusja, jak daleko ma być, to są techniczne sprawy i do nich kiedyś tam może wrócimy. I zakresy refinacji określiliśmy jako 3P. Przeszłość, czas teraźniejszy, rzeczywisty czas, i predykcja, czyli co będzie w przyszłości. I rafinacja pozwala na zrobienie tego. I teraz dam państwu przykłady pokazania właśnie tej idei, jak można to wykorzystać w rzeczywistości. Przeszłość. I to jest łańcuch rafinacji zasobów sieciowych. I jak to robimy? Z sieci korzystamy, bo to najłatwiej. Oczywiście można z książek skorzystać, z gazet, ale z sieci. Określenie celu badań. Oczywiście badamy na przykład poparcie dzisiaj dla pana Wałęsy. To nie ma problemu. Słupem staje się Wałęsa i patrzymy, jakie słowa wokół niego są pozytywne lub negatywne i wiemy, jaka jest opinia w sieci.
wiarygodność tego, to będę Państwu później mówił dalej. Oczywiście jest problemem, jakie słowo jest sentymentem. Bo dobry może być ironicznie, ale z niego dobry Łgasz, prawda? I te dobry będzie złym słowem. I wtedy sentyment jest negatywny, dobre słowo, dobry jest negatywny. Wytłumaczyłem? Identyfikacja sentymentu. To jest bardzo ważna sprawa. Jak je znaleźć? Które są sentymenty, które mówią o kimś dobrze, czy o czymś, i takie, które mówią źle. I to dzięki tej frekwencji i innym narzędziom, o której mówię. Jeśli idzie o przeszłość, mieliśmy badania Jana Pawła II, 2 lata temu bodajże, tak? To była tak jakaś rocznica czegoś. Czy nie, to była też beatyfikacja chyba. No w każdym razie Jana Pawła II, profesor Oleński z tej uczelni na Bielanach. UKSW, tak. Z UKSW poprosił nas, żeby mu zrobić badania dotyczące Jana Pawła II. Komputery, big data, bez sensu. I popatrzcie Państwo. Pierwsza rzecz, jak był postrzegany 2 lata temu czy 3. Dzięki Usenetowi, mało kto wie, co to jest Usenet, ale mogliśmy sięgnąć do 95 roku chyba i patrzeć na częstotliwość występowania słów związanych z Janem Pawłem II, a tutaj jak on był postrzegany wokół innych osób. I tutaj nazwiska są od dołu. To było wtedy, jak Komorowski chyba stawał się, czy był prezydentem. Komorowski, Kaczyński, tak, to akurat pasuje, w tym czasie to było. Jan Paweł II. Był na 3. miejscu, jeśli idzie o popularność. Oczywiście ktoś powie, to jest bardzo ważne dla tych, którzy się tym zajmują. Dla mnie akurat nie. Ale to pokazuje, o, Benedykt XVI się tutaj pojawił, Kwaśniewski, Stoch i tak dalej. W ten sposób mogliśmy uzyskać to, co badania opinii publicznej mówią, czy inne tego rodzaju. Dobrze mówimy. Od 96 roku informacje dotyczące Jana Pawła II. To jest przykład naturalnie. Czegokolwiek chcielibyśmy, moglibyśmy to zrobić. Pozytywne. 2 kwietnia 2005 umarł Jan Paweł II. To widzimy pozytywne. 80 to są jakieś jednostki, które trzeba pomnożyć, ale złych było tylko 40, albo znacznie mniej. W każdym razie pokazywało popularność, wagę, no, autorytet i tak dalej. Zresztą autorytet często się padało w tym. Ocena, przejdźmy dalej, funkcjonowania miasta. Teraz chłopak kończy doktorat z tego. Lada dzień już powinien oddać, już męczy i męczy go. I chodzi o tam fundusze partycypacyjne, wiecie Państwo, prawda? Bo tam siedzi 10 użytkowników i dzielą kasę, a ten partycypacyjny. I teraz patrzyliśmy, co mówią o mieście sentymenty i wybrał 2 miasta. Rzeszów, bo bardzo jest informatyzowany, i Warszawę. I tutaj mamy, że jakiś dzień wyskoczył w 2015 roku sentymenty pozytywne w Rzeszowie. Nie wiem, co to się działo, ale to oddaje obraz intensywności życia miasta, jego oceny. Tutaj sentymenty negatywne. Tutaj jakiś wypadek był, czy coś takiego. W każdym razie to jest puls miasta. Pokazuje to je jak na rękach, dlatego kto się interesuje miastem. Janem Pawłem, zdrowiem, czym chcesz. Idźmy dalej. Tutaj sentymenty pozytywne w Warszawie. Co to jest? Liczba pozytywnych zmienia się, bo widać sentyment w pierwszej połowie. O, wyniki budżetu partycypacyjnego, ogromny meczet 9 lipca. I zobaczcie, pozytywne, w ogóle ich nie ma, jeżeli meczet. Widać, jak społeczeństwo reaguje. To nie jest moja opinia, ale to daje pewien obraz dla włodarza miasta na przykład, że basen został zbudowany gdzie nie trzeba, albo skrzyżowanie źle postawione. I tu negatywne są, to też ten meczet chyba, nie? No nieważne. Fakt jest faktem, że mamy pewien obraz miasta. Czas rzeczywisty. To była przeszłość. Czas rzeczywisty to jest do oceny filmu, gry i piosenki. Na bieżąco mogę oceniać, jakie dzieła kultury, powiedzmy, są ważne, a jakie są nieważne, jakie są lubiane lub nie. Pięknie to wychodzi. Ślicznie, kiedy coś będzie, to jest sprzed kilku lat są dane, które pozwalają inwestować w pewien dar kultury.
mówiąc o tym, przypomniałem sobie Netflixa. Większość z Państwa wie, o czym mówię, prawda, jako wirtualna firma, produkująca firmy, popularność zdobyła House of Cards. Świetny film. Oglądałem do czwartej części, nie wiem, czy jest piąta. Ale w każdym razie, o co tu chodzi? Dlaczego ja o tym mówię? Tam żaden odcinek nie powstał bez Big Data. Najpierw ludzie analizowani byli. A czego chcesz? Zdrada. A czego chcesz? Morderstwo. A czego chcesz? Kochanka. A czego chcesz? Mężczyzna, mężczyzna, żeby niby się wybadał. Tego ludzie oczekiwali. I scenariusz był pisany pod dyktando Big Data. Tak samo tutaj możemy ocenić, co będzie popularne, co nie. To jest bardzo fajna sprawa. Robiliśmy te badania pierwsze w 2001 czy 2002 roku, jakoś tak było, wybory prezydenckie były i parlamentarne, pamiętacie Państwo? To było 6-7 lat temu, przed teraz ostatnimi. No i tam startowali ci ludzie, jak jakiś tam Jurek Grzegorz, Morawiecki, Lepper, Kaczyński. I to są w kwadratach nazwiska tych ludzi. A w kółkach są problemy. I popatrzcie, ja to specjalnie zwolniłem, że dane brane z sieci, ze wszystkich, które sobie wybraliśmy źródeł informacji, i jakie tematy były kojarzone, dotyczyły jakiej osoby. I zobaczmy. Że była wtedy powódź jakaś duża, była, tak, prawda, pamiętam, to były ten, chyba Wrocław, ten jeszcze, nie, to nie był Wrocław, to coś innego było. Powódź, katastrofa i tu katastrofa jest blisko Jarosława Kaczyńskiego. Komorowski jest tutaj Rosja, ale katastrofa też. Orzechowski w ogóle z niczym nie jest związany, czyli odpadł. Tutaj na dole Pawlak podobny. Mamy obraz sytuacji, oferty politycznej, oferty zainteresowań poszczególnych kandydatów na prezydenta i w czasie widzimy, co jest ważniejsze dla nich, a co nie. O, gospodarka, powódź uciekła, media uciekły, Napieralski jest przy mediach blisko. Był, to było 6 lat temu. Taką mamy wizualizację, dzięki ogromnej ilości danych, mogę to śledzić i wtedy jeżeli byłbym doradcą któregoś z nich, bym powiedział, słuchaj, zaniedbujesz taki temat, który jest teraz lotny i jesteś daleko z tym. No i to trzeba uruchomić. To jako przykład. Dziękuję bardzo. Teraz mamy przykład dla miasta ZM. Już nie mówię, jakie miasto. I tutaj mamy uczciwość, korupcja, aktywność w różnych kolorach dla faceta Z2 i dla faceta ZN. Zobaczcie, jak to się zmieniało. Opinie. Na przykład niech to, no nie wymienię nazwy miejscowości, żeby się nie, ale nie, to jest anonimowo, nie ma na Zamość powiedzmy. I w Zamościu i to jest jakiś Kowalski, a to Nowak. I widać z czasem, jak jego uczciwość i się zmienia w pojęciu u ludzi, którzy piszą w internecie na ich temat. I ktoś powie, ach, to są bzdury, boty i tak dalej. No, ale jest sygnał, który można zweryfikować, a weryfikacją będzie to, co zaraz Państwu pokażę. No, to jest taki już klasyka, przeziębienie, grypa. Znacie Państwo ten wykres. Niebieski to jest Google Trends, a tu Polska dane nasze oficjalne z Instytutu jakiegoś tam zdrowia. Identycznie wystarczyło analizować pytania u Google'a, żeby mieć te same wyniki, co nasze instytuty oficjalne. Po co te instytuty, jeżeli tym się zajmują, skoro to wystarczy te pytania za darmo prawie. Tunezja, to jest mało ciekawy, to jest ciekawy obrazek. Ja go zawsze pokazuję, bo dla mnie on jest nadzwyczaj taki przekonujący, jak te duże dane, tylko pomysł, żeby mieć, wykorzystać. Kto z nas, z Państwa, zna ten rysunek? Ręka do góry. O, to dobrze, bo jak wiele, to by było nudne. A tak to chyba nie będzie. Jak ten rysunek powstał? Był taki gość Bin Laden, który został zamordowany przez Amerykanów, jak Państwo wiecie, bo to bez żadnego sądu było, zabili go, po prostu ukatrupili. Ale mieli kłopot jego znalezieniem. Nie wiedzieli, jak go znaleźć. FBI. I tak dalej. I nic.
A facet sobie siadł, ja umowny facet, prawda, ten SWB, sobie siadł i teraz tak. W Ciechocinku pisali o Bin Ladenie. To znaczy, w Ciechocinku wziął gazetę Dziennik Zdrojowy i tam było Bin Laden był poszukiwany w Szanghaju. To on połączył Ciechocinek z Szanghajem. Pierwsza linijka. Oto jest stąd tu. Później wziął gazetę New York Times i w Nowym Jorku Bin Laden zjadł śniadanie w Tokio. Połączył New York z Tokio. I tak połączył milion kresek. Od RPA począwszy, przez Skandynawię do Dalekiego Wschodu. Wszystkie radiuciucie. Miejscu, gdzie został zabity. Nie trzeba było się jej. Wyszło z przecięć tych linii dokładne miejsce, gdzie ten Bin Laden się znajdował. Pokazuje to ogromną siłę informacyjną. Jeżeli ktoś mówi, że nie, to niech sobie mówi. A to jest przekonujące. Bo tak było. Po co im te wywiadownie wszystkie, to znaczy te agencje? Dobrze, idźmy dalej. Rafinacja, identyfikacja zmian częstotliwości sentymentów w czasie. KGHM. I tutaj mam prezydent, a przepraszam, to nie przetłumaczyłem, a nieważne, czyli prezydent, prezes. I tam jakieś problemy z prawem miał. Pozwy. Proszę? Pozwy. Zna pan to? Nie, angielski. Tak, sam też tu tłumaczyłem, to wiem. Ale chodzi, że, ale myślałem, że pan zna ten przypadek, bo to jest dokładnie z dniem pokazane, jak te problemy się pojawiły, bo to się przenosiło na co? Na giełdę. I jak ja to sobie pomierzyłem, widzę, że ma problemy, na następny dzień kupowałem, bo wszystko na łeb spadło. Wielkie uproszczenie. Kurs KGHM, kurs zamknięcia i tutaj mamy liczbę, kurs zamknięcia, a liczbę publikacji pozytywnych i negatywnych. Zobaczcie Państwo. Idealnie, ja tutaj trzeba by się przypatrzeć, w zależności od dnia, kiedy była większa liczba pozytywnych, czy tam negatywnych, kurs poszedł w dół albo w górę. No idealnie to tutaj pasuje, jak to się przyjrzy, to oczywiście nie są zmiany o 10 czy 20%, ale zawsze te parę groszy do przodu. Idźmy dalej. A to było. Ubezpieczenia, styczeń, mieszkaniowe. Kiedy pojawiają się, jest mowa o ubezpieczeniach mieszkaniowych. 17-19 stycznia. Dlaczego? I to jest informacja dla PZU, powiedzmy, czy innych firm, bo wówczas ludzie wyjeżdżali w Polsce generalnie na ferie zimowe z dzieciakami. A żeby była pełność, samochód wypożyczone, popatrzcie Państwo, ubezpieczenia aut i zdrowotne w styczniu od 1 do 31, 31? Tak, 31. I zobaczcie, najpierw ludzie ubezpieczają zdrowotne, a później samo auta ubezpieczenia. No, wydawałoby się, no fakt, ale ja wiem wcześniej o tym i jako właściciel firmy ubezpieczeniowej przygotowuję piękną akcję. To jest konkurencja do tych innych zastosowań, predykcja. No to jest identyfikacja, to już nie będę o tym mówił, czyli predykcja, przewidywanie tego, co będzie dalej. Co tu jest ważne? Ja tu na grubymi czcionkami dałem, przewidywanie przyszłych zmian. Ale to jest, co jest ważne, że jest to bardzo tanie. Niewielkie pieniądze potrzeba, żeby to zrobić. Krótko mówiąc, predykcja to pieniądze. I tutaj jest kwestia giełdy. Ja podaję Państwu przykład narzędzi, które giełdy potrafią oszacować. Ja nie mówię, że to, co ja proponowałem tutaj wcześniej, jest jedyne. Jest wiele innych narzędzi, to ludzie na tym zarabiają pieniądze. Siła predykcji jest duża. No, przede wszystkim w predykcji jest ważny model. Model, że ja stworzę model, daję dane wejściowe, a na wyjściu mam to, co będzie jutro. Jeżeli się zgadza, to wszystko w porządku. Powody. Konkurencja to dla firm. Wzrost, wzmacnianie, no, takie oczywiste sprawy. Jak Państwo macie podzielną uwagę, to widzicie, te hasła są w miarę oczywiste, że dzięki temu mamy możliwość przewidywania tego, co będzie jutro. W jakim zakresie, z punktu widzenia biznesowego, marketing, sprzedaż, fraud detection, o czymś tu, z kimś z Państwa rozmawiałem, call center, z którego można bardzo dużo informacji wyciągnąć, core business capacity, no jest generalna informacja o biznesie. To jest.
tylko teraz mieć narzędzie, wykorzystać i robić pieniądze. Niestety innego kryterium nie mam. Skuteczność, dokładność jest bardzo duża. Ja troszeczkę to przeskakuję, bo to za długo by trwało. Bardzo fajną rzeczą jest, pojawił się język R. Część z Państwa pewno słyszało, nie ma albo z niego korzysta, który jest właśnie zadedykowany w dużej części do analizy tych zdarzeń, które dotyczą data miningu. Niestety dotyczy to języka angielskiego. Polskiego nie zrobiono, także znowu musimy wrócić do naszych własnych narzędzi. No i oni tutaj w erze, popatrzcie Państwo, jakie kategorie mają. Pozytywne, negatywne, bardzo pozytywne, bardzo negatywne, sarkazm, rozpoznanie, ale angielski. Bo to jest język niefleksyjny i tam to jest łatwe. W angielskim jest bardzo łatwe, w polskim jest trochę kłopotu. A tu jest idea era. Rafinacja, realizacja, zastosowania. Sentymenty. No istnieją dowody na to, że finanse w dużej części zdeterminowane są nastrojami. To jakieś publikacje przytaczam, że rzeczywiście tak. Wystarczy znać emocje, żeby wiedzieć, że jutro KGHM padnie. Nie padnie całkowicie. Za poważna firma oczywiście. Ale będzie miał kłopoty, jeśli idzie o notowania na giełdzie. No i teraz o tych sentymentach ja Państwu mówiłem, to jeszcze raz przypomnę, że obok słupa są słowa dobre albo złe. I to jest proste. Aha, jak wiedzieć, które jest dobre, a które złe. I teraz to chcę Państwu podać. Identyfikacja sentymentu. I daję przykład, jak to można zrobić i będę wdzięczny, jeżeli ktoś zechce to krytycznie, konstruktywnie, krytycznie ocenić. Waga sentymentów. No, przede wszystkim pierwsza sprawa, jaka spotkaliśmy, to było... O, 11 rocznik, dobrze pamiętałem, 11 rocznik. Słowa pozytywne i negatywne w języku polskim. Wiecie Państwo, nie ma słownika w polskim języku, który byłby, zawierałby słowa negatywne i pozytywne. Nie ma, po prostu nie ma. No, w związku z tym wzięliśmy angielskie, tu jest to opisane, które sprawdziły się, ale jeszcze lepsze były, że wzięliśmy próbkę, ja studentom to rozdałem, setce studentów, dałem po 20 materiałów i każdy z nich miał wybrać pozytywne i negatywne słowa. I stworzyłem własny słownik. Czyli pokazuję dwa sposoby. Wziąłem od Anglików, wzięliśmy własne i to zadziałało w wyborach prezydenckich. I popatrzcie Państwo, niestety to jest w języku angielskim, ale to nie przeszkadza, o Pan pomoże przetłumaczymy w razie czego. To są pozytywne słowa, a to są negatywne słowa w miarę uniwersalne. I je stosowaliśmy w wyborach prezydenckich, żeby przewidzieć, kto wygra lub nie, bo oczywiście tłumacząc na polski. Czyli mamy, skąd mamy sentymenty? Stąd. Później przykład pozytywnych i negatywnych. Identyfikacja, metoda delficka, to co powiedziałem. A, 77 studentów przeanalizowali 1000 wpisów w sieci i stamtąd znaleźli słowa pozytywne i negatywne. Oczywiście wpisy dostali tylko związane z polityką, a nie na przykład na temat Morza Martwego. No i co wyszło? Słowa pozytywne i częstotliwość. Pewny, wygrać, cel. I tu mamy słowa pozytywne, a tu mamy negatywne, które rzeczywiście występowały. Korzystając z tych słów, kojarząc z częstotliwością ich występowania obok tych osób, mogliśmy przewidzieć wybory prezydenckie. Ale to jest rzeczywiście nasza autorska sprawa. Sentyment, jak człowiek, rodzi się, żyje, jest stary i umiera. Sentymenty nie są dane raz na zawsze. Dziś jest słowo dane pozytywnym sentymentem, a jutro go w ogóle nie ma. Nie funkcjonuje, albo się zmienia na negatywny. Czyli czas życia sentymentów trzeba uwzględniać. Jako przykład tego podam, i no, ja nie wiedziałem, gdzie tu to rysować, bo to nasz oryginalny pomysł, że jeszcze są ponadczasowe. Jednak Bóg, uczciwość, oczywiście w sarkazmie to może być jakoś inaczej, ale generalnie jest jakaś grupa uniwersalnych, żyjących cały czas słów. Jest. Dobrze. No właśnie. Czyli mamy czas życia sentymentu i trzeba to uwzględnić. I teraz Państwu dam argument na to, że trzeba uwzględnić ten czas życia sentymentów. Weźmy giełdę. Giełda ma notowania, nie wiem czy Państwo wiecie, w Polsce ma poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek. 5 dni. I teraz na początek zrobiliśmy tak,
że przebadaliśmy pół roku giełdę, pół roku, i wybraliśmy słowa, które są najczęściej kojarzone z sukcesami danej firmy, a drugie z porażkami. Nic nie wyszło. Bo co się okazuje? Sentymenty rodziły się i umierały. I dlatego sentymenty przy analizie giełdy oceniamy w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, tylko te 4 dni. I na piątek liczymy, żeby inwestować lub nie. Rozumiecie? Tylko 4 dni żyje sentyment. Założenie jest takie. Oczywiście mogą sentymenty żyć dłużej, ale nie żyją. Każdego tygodnia inne słowo jest sentymentem, dobrym lub złym. Dobrze. Co wytłumaczyłem? Chciałem w każdym razie. Że czas życia sentymentu jest bardzo ważną sprawą. Zliczanie frekwencji to już było. O, w trakcie wstępnych badań sentymenty dotyczące uchodźców, bo liczyliśmy także uchodźców, o widzicie Państwo, to było sentymenty, to jest Polska, Niemcy, Europa, Unia, Merkel i Ukraina. Sentymenty wokół słowa wakacje, a to ciekawa sprawa, jak najczęściej słowa występują. To są zdjęcia, zapomnienie, komputer i smartfon. Elektronika zdominowała wakacje. Zdrowie, a to jest, mam to. Dochód, dieta, jedzenie, palenie, stres i alkoholizm. To wychodzi z badań, które zrobiliśmy niezależnie od kogokolwiek innego. I to się zgadzało z WHO, tak na marginesie, to co mówiłem. No i teraz przechodzimy do klu sprawy. Manualne i automatyczne identyfikowanie sentymentów. Manualne, mówiłem dzisiaj o nich, teraz mówiłem. Manualne to znaczy prosiłem Państwa, proszę mi powiedzieć słowo pozytywne dotyczące naszych polityków. Proszę bardzo. Uczciwie. Uczciwie. Pozytywne, uczciwie dotyczące. Pani negatywne. Opozycja. I ja już mam, popatrzcie. Nieuczciwe. No właśnie, to nieuczciwe i uczciwe. Już mamy dwie pozycje słów, pozytywnych i negatywnych, prawda? Ale one manualnie są zrobione. Państwo mi powiedzieliście. A jeżeli ja takie badania często robię, jak znaleźć słowa, które są rzeczywiście pozytywne i negatywne? Mam do wyboru tysiące słów. I znaleźliśmy sposób. Prawie, że opatentowany. Banalny. I to jest, o, popatrzcie Państwo, tradycja. Tradycyjne słowa dla biznesu, tak, to jest dla biznesu, to jest sympatia, czyli tak jak Państwa zapytałem. Co to było? Nie wiem. Poczucie szczęścia, optymizm, pesymizm, obawa, anksjetyzm, jakaś emocje, coś tego. To Państwa opinia jest na temat biznesu. Pozytywne słowa. Pozytywne chyba. Tak. Chyba. Czyli to uzyskiwane są od ludzi, ale czy automat potrafi sam powiedzieć, to słowo jest negatywne, a tamto jest pozytywne? Można. I chcę teraz to wytłumaczyć, jak to jest możliwe. I jedziemy teraz w ten sposób, że weźmiemy Orlen i wokół Orlenu występują setki słów, wybieramy jakieś słowo, powiedzmy, benzyna. Pierwszego dnia notowań, czyli poniedziałek, występuje 100 razy. Tak? Drugiego 150, trzeciego 200, czwartego 400. Rosła. Częstotliwość występowania słowa benzyna. Ja to koreluję teraz z notowaniami giełdy w tych dniach, bo mam z tych 4 dni. Korelacja wychodzi idealna, bo notowania rzeczywiście wszystkie 4 dni rosły. Korelację mam pełną między słowem benzyna a notowaniami. Stawiam, że w piątek, jeżeli będzie znowu rosła liczba benzyna obok Orlena, będzie wyższa, będą wyższe notowania. Wytłumaczyłem? Zgadza się. Nie zawsze. Oczywiście, bo tak to odrazuję tutaj, jak mówiłem już wielokrotnie, Bentleyem przyjechał już dawno, a nie miałem czasu, bo się rozwijaniem tego.
tak na marginesie, chyba to nie jest tajemnica, wygraliśmy, co wygraliśmy? NCBR! Właśnie w tym, mogę powiedzieć, mogę chyba, wyszukując, co jest ważne, a nieważne, jeśli idzie o innowacje. Ale to jest odrębna sprawa. Ale wracając do naszych baranów. Czyli znajduję sobie tę benzynę jako jeden z parametrów mówiących o tym, że będą lepsze lub gorsze notowania. Tak? Ale ja mam jeszcze 5 innych parametrów, które też są świetnie skorelowane. I nie korzystam tylko z jednego, ale z 6. I tworzę funkcję regresji wielorakiej. Model mój jest funkcją regresji wielorakiej, gdzie mam 6 parametrów. I patrzę na te 6 parametrów, żeby przewidzieć, co będzie. Stąd automatycznie ja definiuję, które słowo jest sentymentem pozytywnym lub negatywnym. I takie mi wyszły. Słowo biznes jest sentymentem. Zone, sentyment. CEO, sell, price, supervision. W życiu byś jako człowiek nie powiedział, że to są sentymenty. A w rzeczywistości wyszły. I dzięki temu można było przewidzieć. O, przykładowe automatyczne sentymenty dla KGHM-u. Są z datami. To jest niedawno. Dawno. 10 to dawno było. Ale nieważne. Czyli to są przykładowe. I biznesstrefa.pl, prezes, czekają, wiadomość, sprzedaj, cena. To są sentymenty, które nie człowiek podał, tylko maszyna znalazła, że one występują wówczas, kiedy akcje KGHM-u rosną do góry. Ja nic nie musiałem robić, tylko teraz inwestować. Idziemy dalej. Weryfikacja sentymentów, a to jest technologicznie to opisane, ale to jest to, o czym mówiłem, tylko formalnie zapisane. Tutaj także jest to porównanie współczynnika korelacji, zbudowanie funkcji i tak dalej. Damy sobie spokój. Elementarny model oceny badanego zjawiska to jest suma pozytywnych opinii minus suma negatywnych poprzez liczbę. Ile razy występują te pozytywne minus negatywne. I ta ocena funkcjonuje na świecie, ale jest kiepska, bo to jest pojedyncze, no to niewiele daje. Model predykcji, to już opowiadałem, fundamenty ograniczenia predykcji, no losowość. Sentymenty na przykładzie wyborów prezydenckich. Ja tutaj to przeskoczę szybko, bo już czas nam się kończy. Proszę popatrzcie, czy to jest różnica PiS i PO, to były wybory w 2011 roku. Proszę? Nie, to jest PiS i PO. Wzięliśmy dodatnie i ujemne sentymenty. Odjęliśmy od siebie, czyli więcej dodatnich było dla zielonej kreski, a mniej dla niebieskiej. To było ładny tydzień wcześniej. I popatrzcie, jak policzyliśmy sentymenty, tydzień wcześniej ja doskonale wiedziałem, że wygra to niebieskie, to był Komorowski chyba. PO, przepraszam, bo to było partie polityczne. PO. Wygrał? Wygrał. Ktoś mówi, och, to jest niedokładne. Proszę, no to zakwestionuj te wyniki. Oczywiście tutaj bywało różnie w przeszłości, bo to było badane. Tutaj mamy ilustracja podobieństw, różnic proporcji na blogach z liczbą uzyskanych głosów. Czyli brałem sentymenty z blogów i głosy, które faktycznie uzyskali. Pod koniec tam komisja ogłosiła, bla, bla, bla. Jak ogłosiła, zobaczcie Państwo, sentymenty pozytywne to jest to, a tyle ile głosów dostali. Zobaczcie, bardzo podobne wyniki. Troszeczkę z SLD się nam nie udało. To było 6 lat temu. Bo wtedy braliśmy, nie uwzględnialiśmy czasu życia sentymentu. I to jest błąd był wtedy. Tutaj liczba, a to jest Duda Komorowski. To było 2 lata temu chyba, nie? Tak, 2015. Ilustracja liczb pozytywnych sentymentów. Popatrzcie Państwo, Duda miał pozytywne. Gorzej stał 21 maja, ale już 22 do przodu i ostatecznie wygrał. Nie były to dane jakieś abstrakcyjne, po prostu blogi to jest, tak? Chyba z blogów to było, bo blogi były najlepsze, fora trochę gorsze. No to jest to samo, co było. Przykłady giełda. To już są szczegóły techniczne, bo oczywiście badania robimy nie na pełnych słowach, tylko na rdzeniach. Ale to technologia, pozwolę sobie podarować to. Ale jakie są wyniki? Także tutaj mamy hasło węgiel
jak jest skorelowane z wynikami giełdy. No bardzo ładnie to nam wyszło. Ja przejdę już do finiszu takiego bardzo przekonującego obrazka. O, mieć partner, widać jak mieć jak tutaj skoczyła, jak poszły notowania. No, jeżeli by ktoś miał wątpliwości, że jest to korelacja, no to nie można tego zakwestionować. Tu więcej o miedzi, lepsze notowania. Tu więcej o miedzi, wzrost. Czyli jeżeli to nawet mi predykuje, że będą jeszcze większe notowania w przyszłości. No, dane do obliczeń, to już za dużo tego, to jest rzeczywiste regresja. Rzeczywiste dane, nasze obliczone. 71 zł 80 groszy, nam wyszło 71 zł 31 groszy. Poza dyskusją, to są dane rzeczywiste, ta niebieska kreska, a to jest wyliczone, jak będzie się zachowywał rynek. To akurat było wielomian trzeciej potęgi robione tutaj. Z kontekstem prezesa. Czym więcej o prezesie było, czy jakoś pokazuje nam wyniki realizacji. Rafinacja. Kolekcjonowanie wpisów. Wykonana jest przez robota Big Data. To robot umowny, bo to są setki robotów, które każdego dnia biegają i znajdują te informacje, które chcemy, z tych źródeł, które chcemy i nikt nas nie moderuje. No i tutaj jest ładnie to narysowane, rysunek jest całkiem sympatyczny. No są agenci, do baz danych się wrzuca, no funkcjonuje to. Wykorzystujemy do tego narzędzia elementarne na Linuxie, to jest na Debianie zrobione, MySQL póki co i tak dalej. Rzeczy, które są dostępne generalnie bezpłatnie, chociaż za część trzeba troszeczkę zapłacić. Jest kilka serwerów, które dbają o to, żeby dane zebrać, wyczyścić i koniecznie monitorować błędy, a później archiwizować, robić backupy, prawda? To jest bezwzględnie potrzebne. To jest pokazanie czyszczenia tych zbiorów, które się pozyskuje. Zobaczcie Państwo, oryginał wyglądał tak, jakieś no, dużo odstępów, a po oczyszczeniu ślicznie wygląda, to jest tutaj, że maszyna czyści z jakichś, to akurat znaczników nie ma, a powinny być, to lepiej by to wyglądało. No i tutaj jest cały schemat, który można ilustruje całą procedurę, że człowiek, maszyna liczy sentymenty i wyniki. No i to jest puenta tego, o czym miałem okazję mówić do Państwa, miałem zaszczyt o tym mówić, że wszystko w rękach maszyny. Dziękuję.